haczyk, tu mam te kółko. Przed pierwszym kółkiem założę sobie śrucinę fachowo, chyba to się nazywa sygnalizacyjna. Zaciskamy ołów oczywiście kombinerkami, nie? Potem robię, odstawiam jakieś 20 cm, zakładam kolejną. Dzieci, słuchajcie! To jest ważne. Przekręcam sobie na jakieś dla łowienia ryb. Ołowie. Mam tutaj odległość jedną od drugiej 20 cm. Odmierzam sobie kolejne 20 czy 30 cm. Mniej więcej. I zaczepiam kolejną śrucinę. Mam sobie zestaw z trzema kuleczkami ołowiu. Na pewno będę musiał jeszcze dołożyć, to sobie dołożę już na czasu. Dokładam do środkowej. Marku, w ogóle nie będzie słychać. Dobra. Mam cztery śruciny założone. Sprawdzę sobie, jak mój spławik wygląda na wodzie. Obniżę sobie grunt, bo wyważał będę blisko brzegu, a blisko brzegu reguły jest płytko. Złapałem już rybę, węgorz. Dobra. Albo patyczak. I wrzucamy sobie tam do wody, ładnie. O, spławik wystaje jak, nie wiem. Jak amfibia. Jak? Tak. Jak zestaw grodzeniowy do kąpieli. Także dołożymy mu jeszcze ołowiu. Jedziemy za jakiś ciężejszy też. Badam jedną. I dołożę też chyba drugą. Postaram się zacisnąć delikatnie, jak będzie za dużo, to odejdę. Dobra. I kolejna próba. Jest za dużo. A nie wzięło. Teraz tak. Myślę, że powinienem ją odczepić, jak mi się uda. Zaciskałem ją bardzo delikatnie. Nie mam chyba scyzoryka żadnego. Dobra, spadła. Zobaczymy teraz. Próbujemy jeszcze raz. Moim zdaniem jest słabo. Próbujemy spławik tak ustawić, aby było widać tylko czerwoną antenkę. Także dołożymy mu coś tam jeszcze. Zmniejszymy kaliber przyucin. Damy troszeczkę mniejszą. I kolejna próba. Najwięcej roboty jest z wyważeniem zestawu. Bo to nigdy nie wychodzi. O! Jest idealnie. Mamy sobie taki gotowy zestaw. I teraz tak. Przychodząc na stanowisko, jeżeli sobie zestaw rozwiniemy na takiej tam wędce wyczynowej bez kołowrotka, musimy wygruntować stanowisko. Czyli szukamy. Siebie złapałem. Mam. Właśnie się złapałem już. Mamy rybę. Niechcący. Dobra. Teraz tak. Ja używam czegoś takiego jak gruntomierz. To jest taki sobie ołów z taką gąbeczką. Przekładam przez niego haczyk. Chodźcie trochę bliżej. Mam taki o sobie sprzęcik do gruntowania. Przekładam przez niego haczyk i
i zaczepiam go o tą poduszeczkę. Wbijam w tą poduszkę, wtedy wiem, że mi się nie urwie. I idę sobie na stanowisko i sprawdzam sobie, ile jest gruntu. O, może inaczej, może tu sprawdzę. Pławik mi leży, czyli mam za duży grunt. Wody jest dużo mniej niż ustawiłem grunt. Także łapię za ostatnią gumkę i zjeżdżam na dół. Zawsze łapiemy za spławikiem, żeby nam żyłka się nie urwała, bo wędka nie pękła. I sprawdzam jeszcze raz. Jeszcze jest za głęboki. Czyli powtarzam operację, obniżam jeszcze grunt. Jeszcze mam delikatnie za dużo. Jeszcze z 2 cm i będzie super. Będzie dobrze. Zestaw mamy na styku, czyli tyle mamy wody na stanowisku. W tym momencie, jeżeli założymy robaka, robak będzie dotykał dna. Jeżeli nie będzie brało, próbujemy obniżyć grunt. Może ryby są po prostu w toni, nie pobierają pokarmu z dna. I to tyle. A mój kolega Paweł, który się zna doskonale na łowieniu ryb, pokaże wam szybką, prostą zanętę na małe ryby. Także zapraszam kolegę. Z mojej strony dziękuję. To tak. Na dzisiejszą wodę rozrobimy zanętę na płotkę. Najpierw trzeba ją sypać. Tu jedną. I drugą. Zrobimy tej połowę. Sypuj wszystko, to resztę się rozda, jak ktoś nie będzie miał też. I to domaczamy, bierzemy wodę takim spryskiwaczem, domaczamy ją najpierw. Dlaczego spryskiwaczem? No powiedz dzieciom dlaczego. No bo nie robią się takie grudki, jak lejemy od razu z wiaderka, to się grudki robią i później ciężko ją rozetrzeć. Zobaczamy ją wstępnie. Będzie prezes łapa. A dobrze leci. Gdy wstępnie ją już namoczyliśmy, przekładamy ją do wiaderka i musimy odczekać około 10 minut, żeby ona po prostu doszła. Ale no dzisiaj nie mamy tyle czasu. Pomyła wodę. Więc niech na razie tutaj. Tu damy glinę.
do wiaderka, żeby dociążyć zanętę. Damy na przykład jedną paczkę. A w jakiej proporcji daje się glinę do zanęty? A to zależy od łowiska. Od głębokości. Od głębokości. I na przykład jak łowimy na rzece, to dociążamy większą ilością gliny do zanęty. A tutaj na tym łowisku ja ogólnie to bym tak dał 3 kg zanęty do 1 kg gliny, bo nie jest to bardzo głębokie łowisko. I to tą glinę teraz domoczymy, tak samo jak zanętę. Gdy już mamy glinę domoczoną, ona powstają takie grudki i weźmiemy ją po prostu przez sito, żeby te grudki zniszczyć. Damy tutaj. Ty, a nie założysz rybaka, nie pokażesz mi się, bo widzimy. Teraz tą glinę dajemy w sito, to przesiewamy. Pierwsza zaraz. Nie, nie zgadzam ci tego. Pokażę. Nie, to tak wygląda przesiana glina. Zanęta z gliną. I teraz tak, odkładamy glinę na bok. Zanęta zrobiła się sucha. Trzeba ją teraz domoczyć. Ryby wypłaszczy. Gdy już domoczyliśmy zanętę, ona powinna tworzyć się z niej kulki. Jak widać, jest już ok. Więc teraz bierzemy to, nakładamy tu, gdzie glina, i przesiewamy. Zmieszamy tą zanętę z gliną. I
ładnie lepią, można zobaczyć. Możemy pokazać dalej. I tak, do tej zanęty możemy użyć jeszcze konopie prażone. Konopie one płotki bardzo to lubią i po prostu ona, zanęta bardziej pracuje, bo one oleiste konopie są. I to tak, dodamy troszeczkę konopi, też żeby nie przesadzić. Do tej zanęty jeszcze możemy dodać trochę słonecznika. A możemy jeszcze, można zobaczyć, powąchać. To pachnie słonecznik. Nie prażony. Zobaczyć. Tu mamy jeszcze o dzień wcześniej mrożone robaki. Ja dodaję mrożone tylko dlatego, że po prostu one nie rozwalają tak szybko kulek. A jak wiadomo, robaki jak się ruszają, rozwalają kulki na dnie, szybciej. No to tak, dodam tych robaków. Tyle ile jest. Mam jeszcze... Mogę wam tutaj pokazać. Ochotkę. O, zobaczcie, to jest, to się nazywa ochotka. Zobaczcie. Pomacajcie nam. Możecie pomacać, zobaczyć. Nie, nie bójcie się, ona nie gryzie. Nie gryzie, nie robaczki to są. To są robaczki i można je zakładać. Tak, i można je zakładać na haczyk oraz do zanęty. Ja trochę dodam do zanęty. Nie za dużą ilość, żeby ryby po prostu nie miały za dużo, bo one z jedzenia. Żeby się nie nasyciły. Tak jest, żeby się nie nasyciły. Dodam je do zanęty. O, chcecie jeszcze popatrzeć na te robaki, czy nie? Możesz zobaczyć. No one nieciekawy mają zapach. Tak, śmierdzą. No ale są bardzo skuteczne na naszych wodach. I chyba mi się wydaje, że nie ma lepszej przynęty od odrów. A, jeszcze mogę pokazać, tutaj mam robaki kolorowe, pinka. Możecie otworzyć, zobaczyć. A nie uciekną? Nie, nie uciekną. Nie gryzą. Tylko nie jeść. No, jeść nie można. Chcecie zobaczyć, czy nie? Z jabłkiem tam był robak. A, dobra. Zamkniemy. No i tak, możemy rozmieszać zanęty. Dzisiejsze wędkowanie. Możemy im jeszcze trochę nawet domoczyć. Rozdaliśmy konopie. Już stać godzina. Jeszcze dubla. Znaczy, powiem tak, zanęta posiada swój zapach, no ale ja zawsze tą wanilię dodaję. Ładnie ona pachnie, możesz powąchać. Jak placek. No, tutaj, zobaczcie sobie. Tu już czuć. I tej wanilii zawsze troszeczkę dodaję. No po prostu zanęta ładnie stopniała. Ryby też po prostu ładnie. Czy to jest ta moja ochotka? No. Ty, miałem ochotkę. Tam jest. Dobrze, niech pokażę wszystko. No i mamy zanętę gotową. Możemy formować kulki. Nie za duże. Ale kupiłeś? O, taką?
gdzieś takiej wielkości. Jak nam się mieści w rękę? I tak wygląda nasza rzeka. Na tym, na orzeczko. Robaki są. Mówi ma trzeba zanęcić tutaj. Tak. Weźmiemy, ulepimy trzy kulki i zobaczymy, czy coś w łowisku jest. Jakaś ryba. Mamy pogruntowane. Pokaż mi jeszcze. Ja zobaczę. Ja zanęcę. Kolego, już jesteś gotowy? Jestem gotowy już. Kulki dobrze ulepione. Zobacz. Kolega zrobił zanętę. Więc ja tutaj mam wygruntowane stanowisko. Zarzucam wędkę. I kulki rzucamy na spławik. Kolega mi wrzuci tam ze... Cztery. Ja jedno. O, wrzuć trzy kuleczki. Wrzuci mi w spławik trzy kulki. I zabił dwie ryby. Dobra. Stanowisko mam już zanęcone. Wyciągam zestaw. Przydałoby się założyć jakąś przynętę. Pobieram sobie tutaj pineczkę. Na przykład dwie czerwone. Zobaczymy, czy zanęta, którą kolega zrobił, jest skuteczna. O. Na pewno jest pracująca. Tak, bąbelki lecą. Dałeś mu wodę? Nie, nie dostanie. Daj mi. Gdzie tu zabranie? Już jest ryba. Kolega bardzo dobrą zanętę zrobił. Jest już ryba. Widzicie? Najlepszy efekt. Rybkę łowimy, wypuszczamy do wody, niech sobie płynie i żyje. Próbuj jeszcze raz. Próbujemy jeszcze raz. Robaków nie będę tyle próbował. Tamte wszystkie. Białe ryby są. Nawet spławik nie opadł. O, już jest. Jest ryba. I jest ryba kolejna. Widzicie? Także kolega zrobił bardzo dobrą zanętę. Zestaw też im odpowiada. Ktoś mówi. Ty teraz rozdziel dzieci, a sam se zrób. No. Pudło. Teraz tak, jeżeli ktoś, przyniosłeś Robert zanęty? Tam są. Tam są. Rozniesiemy. Dobrze, więc tak, jeżeli ktoś chce, może sobie wziąć tą zanętę, możecie się poczęstować. Tutaj jeszcze kolega na stanowisko do każdego doniesie po paczce zanęty, także łowić będzie na co i czym zanęcać. Łowimy na sygnał, jeżeli będzie sygnał dźwiękowy, zaczynamy łowić. Drugi sygnał dźwiękowy, kończymy łowić. Pamiętajcie, żeby ryby trzymać w siatce. Tak? To my dziękujemy.